wydać, nie? I ta łapa jak się zatrzaśnie, nie? Tak łap. O, dobra, ja się cofnę. Jebnęło, tylko zadudniało. No. Skoczyło ładnie. Także teraz wiadomo, przewody ja już miałem pozaczepiane, bo tylko troszeczkę odjechałem, nad kolasę zakładałem. Krzyś, potrzymasz mi jeszcze? Potrzymam. No i standardowo, jak w BTS-ie. Kolgujemy. I mamy zestaw sprzężony, tak? Ja oczywiście jeszcze wyciągnąłem tam sobie hamulec, aby wiadomo sprawdzić. Krzysiu! Będziesz operatorem jeszcze chwilę. Przytrzymaj, ja tylko, wiesz, żeby było widać, że naczepa trzyma mi ten, nie? Czy się zatrzasnęło? Trzymają, czyli się sprzężyło poprawnie. No teraz tylko trzeba iść na tył. I cyk, hamulec wcisnąć, tak? No i teraz już mamy koła rozblokowane i będzie można startować. Także Mietek sobie przez weekend postał bez naczepy. Też odpoczął, a co, nie? Krzysiu. Wypoziomujemy auto. Ja się opuszcza. No. Wypoziomowane. Krzysiu. Krzysiu, to jak tam? Idziemy po wodę jeszcze. Idziemy po wodę i idziemy nocny odpoczynek. I pozdrowienia dla małżonki? Nie, na małżonkę będę pozdrawiał. Sama się pozdrowi, jak przyjadę. Sama się pozdrowi, jak przyjedziesz, no. Tak więc, my już po weekendzie i jutro z rana w pół do siódmej będę startował. Tak jest, na Salzgitter. Trzymajcie się, hej.